No dzisiaj to o Chopinie dużo. O Chopinie dużo. Dużo o Chopinie, bardzo. Dzisiaj o Chopinie dużo. O Chopinie. O Chopinie, o Chopinie. Ciemno, głucha wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Nasze radio to kefemer, rokoncina Barbie Baby, Langstrom Extra. Proszę Państwa, jest w internecie wszędzie. W kanale El Mercedes, youtube.com, który to kanał El Mercedes. Youtube.com współpracuje z komputerem Izyda o Chopinie. Dopiero ukształtowała się w pełni dojrzałość patriotyczna Chopina w Wiedniu. Tam przebywał na przełomie 830-31 i pod wpływem wiadomości docierających do niego z Polski zrodziła się taka dwoistość jego natury wobec świata, że w salonie udaje spokojnie, a w domu piorunuje na fortepianie. I to czuł się w pewnym stopniu winny wobec kolegów, przyjaciół. I Iwaszkiewicz dosyć trafnie opisał, napisał, że w Wiedniu nastąpiło wewnętrzne pęknięcie psychiki Chopina, które na całą dalszą jego sztukę rzuca swój dramatyczny cień. Tu następuje owo psychiczne rozdarcie, które już do końca życia nie da się zaleczyć ani miłością, ani sławą. Jeszcze tutaj ten splot tych wydarzeń historycznych, które wśród nas, Polaków, wywołuje określone...